Projekt uchwały będą w druku nr 3023 Komisji Infrastruktury uściślenia zakresu zadania pod nazwą Park Grzeczny Ogród Paszów, Realizacja Miejsc Państwowych oraz Zagospodarowanie według projektu. Pani Barbara Ogłoska ma głos. ZIKIP zwrócił się z wnioskiem do dziennicy, aby swoje stanowisko odnośnie konieczności likwidacji drogi dojazdowej przebiegającej przez teren projektowanego parkingu. No więc komisja wyraziła pozytywne stanowisko, że można zlikwidować drogę pojazdową w związku z planowaną realizacją tych niskostojów. Równocześnie w tym piśmie skierowanym do nas poruszano kwestię konieczności aktualizacji projektu Zieleni, ponieważ wystąpili do Wydziału Kształtowania Środowiska o zezwolenie na wycinkę, które się zaktualizowało. No dziękujemy bardzo. No, proszę Państwa, czy... W kuluarach rozmowy na ten temat były prowadzone, bo proszę Państwa, chodzi o to, że tym ludziom też nie możemy zostawić braku możliwości dojazdu. Faktem jest, że te wszystkie wjazdy są delikatnie mówiąc nieformalne, bo one są nic naniesione, nie są usankcjonowane. Jako drogi dojazdowe, więc ja to jest. Znaczy, to, że jest droga, oznacza to, że ludzie dojeżdżają, natomiast nie ma wydzielona pasu drogowego przedtem przez Błonię, ani nie ma miejsca wjazdowego. Niemniej jednak też nie może być sytuacji, że dzięki inwestycji ludzie zostaną bez dojazdu do budynku. Dojazd ten trzeba będzie zrobić po prostu w ulicy Szczecińskiej. No proszę Państwa, nie ma dojazdu od ulicy Szczecińskiej, bo to jest takie tak samo nieformalne, jak tutaj Pan mówił o tym dojeździe. Jest to po prostu wyjeżdżony kawałek. Trzeba jeszcze powiedzieć jedną sprawę, że Szczecińska jest drogą jednokierunkową. I od ulicy Myśliwskiej mieszkańcy nie wjadą do Wydy, bo Szczecińską nie wjadą. Tak, musieli wjechać przez ulicę Przewóz i jeździć naokoło. Ale to nie jest ten, no co można, no wszystko można przejechać tak, nie jeszcze nie mamy koszu, ale nie, sposób, nie, nie, ale to nie jest ten. To znaczy, proszę Państwa, bo widzę, że koleżanka tu się bardzo rozświeciła, ale nie bardzo rozumie, dlatego że tak jak rozmawiamy, przesunąć należy znak, zakaz ruchu do skrzyżowania, ja tak jak ruch. No proszę, ale ja przecież myśmy rozmawiali na ten temat, bo ten znak kiedyś był przy rogu ulicy Szczecińskiej, nie na samym wjeździe, bo na rogu posesji, bo zasadnicze skrzyżowanie z ulicą Myśliwską, jak są adresy, zaczyna się przy tych budynkach. I tam trzeba po prostu poprawić wjazd. Nowo, to nie jest mowa, że nie ma tam projektowanej drogi, bo w projekcie, proszę Państwa, parku Pani Wasiu Rzecznego jest droga wzdłuż budynku. I trzeba w śladzie drogi poprawić po prostu tą drogę. Dziękuję. Tak, Pani Alu? Ja mam nadzieję, że to zrobimy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to sens tej... Ale nas i tak tam zabiją za parę rzeczy i to jest następna rzecz, która by naładowała karabiny ludziom, że po prostu zrobilibyśmy dobrze parkingowi, a ludziom. Nikt nie powinni ludzie na tym ucierpieć. Faktem jest jedno, że te gwiazdy wszystkie są nieformalne. I są... Ale to nie ma znaczenia, czy on ma, to jest zajeżdżone błonie. Ja mogę powiedzieć tak, po drugiej stronie, tam gdzie mieszka kolega Jurek, kiedyś był przejazd tam koło Mikuły, taki był wjazd i wszyscy jeździli przez błonie i przejeżdżali na błonie. Można powiedzieć tak, ta droga była, dobra, on zawsze była. Nawet kamienie w ludzie i tej drogi nie ma i to nie można powiedzieć, że może... Tak jest. Zrobiliśmy, proszę Państwa, ogrodzenie szkoły, przesunęliśmy do działki i drogi nie ma. Ale to nie dlatego, żeby zrobić komuś darmo, tylko mają wjazd i
i nigdy tej drogi formalnie nigdzie nie było usankcjonowanej, bo na zasadzie zajeżdżenia przez pokolenia. No. Też jest kwestia, jeżeli chcemy robić ten park, trzeba oczywiście ludziom dać drogę dojazdową, bo nie możemy ich zostawić bez, ale też nie możemy powiedzieć tak, że w związku z tym, że było przez ostatnie 30-40 lat, a parę domów się tam dobudowało i oni mają na bliższe tam bardziej z tej strony i przedtem notabene był jeden wjazd i się on rozjeżdżał dalej, a teraz są już trzy wjazdy. Co brama wjazdowa, to ktoś przesłał, brzmie sobie... Proszę Państwa, nie, są dwa wjazdy, a nie trzy. Ja o tyle pamiętam, jak te wjazdy były, tam gdzie znalazłam, w tamtym rejonie się poruszam. Sprawa jest taka, że nie ma domu, do którego można, nie może być dojazdu. Sprawa jest taka, że wiadomo, że nie będziemy wstrzymywać budowy ogrodu Płaszów, dlatego że tam mają być wjazdy. Tylko trzeba w zamian tego dać inną drogę. Wiadomo, że miasto przez najbliższy czas na pewno nie zrobi tej drogi, która jest planowana. Bo jak gdybyśmy teraz nie dali pieniędzy na parking, to przepadłoby pozwolenie, które w lipcu 2013 roku traci ważność. Gdyby nie te pieniądze, które dostaliśmy spłać podatki w Krakowie, to by to prawdopodobnie przepadło. I trzeba by było robić nowy projekt, więc na tą drogę nie ma co marzyć. Chodzi tylko o to, żeby dzielnica dopilnowała tego, żeby tą drogę, która prowadzi do ulicy Szczecińskiej, w jakiś sposób tam utwardzić, bo nie mówię, żeby ją zrobić, bo według mnie nie mamy środków ani pieniędzy, ani funduszy, i doprowadzić, aby do tego wjazdu droga szczecińska była drogą dwukierunkową. To jest istotne dla tej sprawy. Jako wiceprzewodnicząca, bardzo proszę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Pani Jacek, coś? Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Szanowny, na pewno uzyskał Pan Wiceprzewodniczący. O, nie wątpię. Głosujemy, proszę Państwa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 33 w sprawie 23. Musimy kończyć. W sprawie uściślenia zakresu dla zadania Pan Rzeczny Ogród Płaszów, realizacja miejsc podstawowych oraz zagospodarowanie drogowe. Kto z Państwa radnych jest za? Nie już się żona nie jest. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Nie szukałem, kto się wstrzymał. Wynik 17 za 0 przeciw, 1 przyjmująca, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 23. Ja przepraszam.